aż mi głupio, bo co chwilę ogłaszam wam, że znalazłem nowy, lepszy, prostszy, tańszy sposób na odpalanie sobie wypaśnego ZX Spectrum, ale tym razem jest naprawdę tanio, prosto i super fajnie. 60 zł, praktycznie zero pracy i niesamowite efekty. Oto przed wami Espectro. Cześć, tu Bork, Retrogralnia, a dzisiaj Espectro, czy raczej po polsku Espectrum, czyli bardzo niskopoziomowy emulator komputerów z rodziny ZX Spectrum, który można odpalić na płytkach zgodnych z FabGL VGA32, o na przykład właśnie takie jak ta. Taki emulator pozwoli nam na zagranie na komputerach ZX Spectrum 48K, 128K plus 2, ZX81, a także Pentagonie 128K, także... Najpierw wiadomość od naszego partnera PCBWay. PCBWay to firma dostawca wszelakich usług i produktów związanych z projektowaniem i wykonywaniem customowych płytek PCB, ale także ich montażem i składaniem w gotowy do sprzedaży produkt. Jeśli zarejestrujecie się na stronie PCBWay.com, otrzymacie kupon na $5, który wystarczy wam na opłacenie produkcji 5 sztuk płytek PCB, a możecie mi wierzyć, za ich pomocą możecie wykonać masę dodatków do komputerów, również 8 i 16 bitowych. Polecam więc firmę PCBWay i jej ofertę waszej uwadze, a tymczasem wracamy do tematu odcinka. Zastanawiałem się, od czego tutaj zacząć pierwszego, czy od płytek, czy od emulatora. Może jednak zacznę od płytek, bo taką będziecie musieli sobie kupić albo zrobić, ale o tym naprawdę krótko. Płytka, jaką tutaj mamy, oparta jest o słynny w projektach amatorskich i nie tylko kontroler ESP32. To całkiem mocny kontroler, oparty na dwurdzeniowym procesorze działającym z prędkością do 240 MHz, posiadający 520 KB pamięci RAM i 4 MB pamięci flash. Porównując go do popularnego Raspberry Pi Pico, na którym pokazywałem ostatnio na przykład Murmuliatora, ma on dwa razy więcej obu rodzajów pamięci i ciut szybsze CPU. Możliwość komunikacji bezprzewodowej, ale za to nie ma obsługi USB. To tak, żebyście mieli porównanie. Natomiast ta płytka konkretnie to VGA32 wersja 1.4. Jest to płytka zbudowana zgodnie ze specyfikacją biblioteki FabGL. Biblioteka ta to natomiast bardzo popularna implementacja, realizacja możliwości podłączenia do ESP32. Dwóch urządzeń PS2, na przykład klawiatury i myszki, wyprowadzenia wyjścia audio, wyjścia VGA i RGB oraz karty SD. Sama biblioteka daje jeszcze inne możliwości, ale nam chodzi o te wcześniej wymienione. Taka płytka na AliExpressie kosztuje około 60 zł i tutaj naprawdę podaję cenę bez żadnej ściemy. 60 zł. Znajdziecie taką wersję. Jeśli nie lubicie produktów chińskich, to możecie kupić europejską płytkę ESP32 SBC FabGL, która ma kilka dodatkowych portów i wbudowane dodatkowe 8 MB pamięci na module PS RAM. Taka płytka to koszt jakieś 75 zł plus niestety drugie tyle samo wysyłki, ale kurier z Bułgarii jedzie maksymalnie 2 dni. Wiem, bo kupiłem przecież od nich jakiś czas temu Agona Lighta 2. A propos tego PS RAMu, czasami te chińskie VGA32 też mają w nazwach PS RAM, ale nigdzie w specyfikacji nie znalazłem, że mają tego PS RAMa tak naprawdę. Ta moja go nie ma, ale nie jest on na szczęście potrzebny do tego emulatora. Oczywiście też komputerek zgodny z FabGL możecie zrobić sami i nie jest to zbyt skomplikowane, ale w tym filmie wyjątkowo nie będę w to wnikać. Natomiast muszę powiedzieć, że istnieje taka jedna implementacja płytki FabGL, która została stworzona specjalnie pod emulator Espectrum i można ją włożyć do obudowy ZX Spectruma i korzystać nie z klawiatury PS2, ale tej wbudowanej w naszą retro obudowę. Ta wersja kosztuje 170 zł plus wysyłka, ale za to leci ze słonecznej Hiszpanii. A propos słonecznej Hiszpanii, w
końcu przechodzimy do samego clou tego odcinka, do samego emulatora Spectrum, który właśnie z Hiszpanii pochodzi. Aż się człowiek zastanawia, czy to ES Spectrum to od ESP32, czy od Espanii. Normalnie wam tutaj pokazuję jakieś długie filmiki na temat tego, jak trzeba taką płytkę zrobić, jak trzeba ten emulator zainstalować, ale tutaj jest naprawdę to wszystko proste i oczywiste. Wystarczy z GitHuba, z linku ściągnąć program do programowania płytki ESP32, ściągnąć plik z firmwarem, wybrać COM, wybrać odpowiednią prędkość, wszystko jest w opisie na GitHubie, wcisnąć start i dosłownie po 10 sekundach emulator jest gotowy do działania. Do płytki wkładamy kartę SD z grami, podłączamy klawiaturę pod PS2, podłączamy port VGA, podłączamy zasilanie pod micro USB i to wszystko. Możemy się bawić. I to tyle tutorialu, jeśli chodzi o ten film. Wracajmy do mięsa. Co ten emulator potrafi? Przede wszystkim emulować z dokładnością co do jednego cyklu, czyli z dokładnością sprzętową komputery ZX Spectrum 48K, 128K i Pentagon 128K, co jest oparte na zgodnej co do cyklu emulacji procesora Z80. To ważne, do tej emulacji nie jest wymagany wspomniany przeze mnie dodatkowy PSRAM, starcza to, co jest wbudowane w samo ESP32. W emulatorze możemy się przełączać pomiędzy różnymi wersjami ROMów z różnych maszyn ZX, wersji angielskiej lub hiszpańskiej, plus możemy też wgrać customowy ROM na kartę SD, jakby ktoś tam bardzo chciał. Emulator może działać w kilku trybach VGA, dla monitorów 60-70 Hz, standardowe 50 Hz oraz 15 Hz, jeśli chcemy używać kabla VGA na RGB, na RGB z kart, tak jak to się robi na przykład w przypadku Amigi, i podłączać go do telewizora. Należy zwrócić uwagę na to, że jeśli idzie o wideo, emulator emuluje też różne efekty, niezamierzone być może do końca przez twórców komputera, ale które są używane na przykład w demach. To duży plus. Jeśli idzie natomiast o dźwięk, to mamy tutaj emulację AY3 w mono oraz standardowego bipera. Do wspomnianych dwóch złącz PS2 możemy podłączyć klawiaturę z emulacją joysticka na kursorach, dwie klawiatury, jeśli chcielibyśmy emulować drugi Joy, a także klawiaturę i przejściówkę ze starych retro joysticków 2x DE9 na PS2, którą możemy kupić w tym samym sklepie co tą specjalną płytkę, albo zbudować tą przejściówkę sami. Jeśli idzie o nośniki pamięci, to mamy obsługę tapów z zapisywaniem na karcie SD, dyskietek TRD oraz SCL, te drugie w trybie tylko do odczytu, plus maszyna obsługuje pliki Z80 i SNA i ma też możliwość samodzielnego generowania zrzutów pamięci. I taki jeszcze mały plusik, możemy nawet robić screenshoty ekranu w plikach BMP. W tym momencie planowane jest dodanie obsługi plików dyskietkowych DSK, obrazów kaset w plikach TZX, klawiatury ekranowej i obsługę modeli ZX-a Spectrum plus 2A i plus 3. Cały projekt możecie znaleźć bez problemu na GitHubie, ale jeśli rzucicie kilka złociszy na Patreonie, dostaniecie dostęp do rozwojowych wersji oprogramowania. Ja te kilka złotych rzuciłem, dołączyłem do Patreona i muszę powiedzieć, że projekt rozwija się bardzo, ale to bardzo dynamicznie. Przyznam się, że jestem w szoku, jak mamy tutaj do czynienia z bardzo dojrzałym projektem. Normalnie jak robię takie filmy, to spodziewam się, że coś, co zrobię, będzie działać jako tako, albo prawie. Trochę podobne przemyślenia miałem też przy murmuliatorze, ale tutaj są one nawet mocniejsze. Mamy tutaj do czynienia z czymś, co działa na serio i bez żadnych kombinacji. Kupujemy płytkę,
programujemy ją i mamy ZX Spectrum naszych marzeń. Z innej beczki, jeśli szukacie tanich kluczy do nowych i starych gier, zapraszam do odwiedzenia Instant Gaming, mój reflink w opisie filmu. Wracając, muszę zwrócić Wam uwagę na to, co zwracali mi już starzy spektrumowcy przy okazji testowania demek na Murmuliatorze na jednym z poprzednich streamów, a co widzę też sam tutaj. To, że mamy tutaj emulację zgodną co do jednego cyklu samego komputera, nie wiem czy AY, ale komputera jak najbardziej, a następnie wynik jego pracy jest wypluwany przez analogowe złącze RGB i generowany jest bezpośrednio przez bibliotekę FabGL, gdzie programista ma całkowitą władzę nad tym, co i kiedy będzie wyświetlane, wypluwane na ekranie, powoduje, że szczególnie dla sygnału 50 Hz, ale też to widać na 60 Hz, naprawdę mamy wrażenie, że widzimy obraz generowany przez sprzęt. Żadnych lagów, zacięć, utraty klatek. Może to jest efekt placebo, ale na emulatorach odpalanych na PC-tach czy dużych Raspberry Pi, z wyjątkiem emulatorów Bare Metal Commodore i Bare Metal Spectrum, tak płynnie to nie działa. Także często ludzie mnie pytają, po co bawić się w takie mikrokontrolery, mikrokomputery, w takie projekty. I mogę im odpowiedzieć, po to, by móc mieć to poczucie korzystania ze sprzętu, które wydawało mi się do niedawna tylko zarezerwowane dla emulatorów używających rozwiązań FPGA. Zapraszam do wsparcia Retrogralni na Patronite i YouTubie, zapraszam na nasz kanał Discorda i widzimy się już niedługo. Pozdrawiam serdecznie, Bork Retrogralnia.